meczu z Jagiellonią jest na mi bardzo gromy Bartek. Co można po takim meczu powiedzieć? Te, które tam się dzisiaj należały. Dokładnie, tak nam się należały. Cały mecz. Brawo. Ciężko pracowaliśmy. Szkoda, że wypuściliśmy te 3 punkty, które dały w ostatnich sekundach. Strzeliliśmy tą bramkę, już jakiś... Nie. Teraz już nie weszło. Niestety nie otrzymaliśmy, ale szkoda. Niestety wydaje mi się, że zasłużyliśmy na te 3 punkty. Szkoda. No. Tak, bo stwarzaliście dużo więcej sytuacji niż Jagiellonia. Jagiellonia dzisiaj wyszła napastnikiem z Ekstraklasy, który wchodzi na końcówki, on był zupełnie niewidoczny, a sami stwarzaliśmy wiele sytuacji, chociażby wspomnieć poprzeczkę Daniela Monki, czy też wiele, wiele prób waszych w drugiej połowie. No tak, stworzyliśmy sporo tych sytuacji, szkoda, że ich nie wykorzystaliśmy, ale mówi się trudno. Dalej stwarzaliśmy sytuację, w końcu strzeliliśmy. No szkoda, że nie dotrzymaliśmy tego wyniku, bo naprawdę było blisko i no co to dużo mówić. Jak wcześniej powtórzyłem, powiedziałem, te punkty nam się należały i szkoda, że wypuściliśmy w ostatnich sekundach. Widziałem, że miałeś jakieś problemy zdrowotne, ale zacisnąłeś zęby i zdecydowałeś się po prostu zagrać ten mecz do końca. Tak, trochę jestem tam połowiony, ale nie mogę na to patrzeć. Starałem się tak naprawdę zasuwać do końca i walczyć. No cóż, tak naprawdę w trakcie meczu się o tym nie myśli. No, ból tam zaraz minął i nie patrzyłem na to. Dotrzymałem do 90 minuty. No. Teraz przed Wami chyba najważniejszy mecz w tym roku, derby. Myślę, że po takiej stracie punktów będziecie jeszcze bardziej zmotywowani niż w ogóle chyba jest to możliwe. No tak, powinniśmy jak najszybciej zapomnieć, o się będziemy przygotowali w tym tygodniu do spotkania z ŁKS-em. I zapewniam kibiców, że zdobędziemy 3 punkty w meczu z ŁKS-em i wygramy te derby. Trzymam Cię za słowo, dzięki.